Proszę Państwa, Nozbytom kontra Karla województwa lubuskiego w roczniku 2006. O nie, to nie miało wpaść. Tak, tak sobie tego życzyli chłopcy z Bytomia, ale wpadło i w tej chwili drużyna Zielone Góry z Lubuskiego, to nie tylko Zielona Góra Zastal, ale także Swiss Kronożary i Basket Gorzów Wielkopolski. To jest kadra wojewódzka, więc występują tam trzy zespoły z tego co wiem, a Bytom jest jednym zespołem i bardzo dobrze sobie radzą. W pierwszym meczu im się nie udało, trochę prosto z marszu, nie mieli rozgrzewki. No i po boju przegrali z Piotrówką Radom, ale teraz już pokazują ten lwi pazur i pokazują, że mają charakter. Jeszcze jakby tak ławka pomogła w dopingu, była tym szóstym zawodnikiem na parkiecie, to by było fantastycznie, ale chłopcy jacyś tacy sparaliżowani. Może za mało obiadu było. Jeszcze byś też sobie pizzę kupisz. Trenerka powiedziała, jak wygracie, to na pizzę was bierze. Tylko sami sobie ją zapłacicie. Time out. A ja tu króciutki wywiad z chłopakami z Warszawy. Witam stolicę, Polonię Warszawy. Jesteśmy na turnieju w Krakowie. Wiadomo, że zanim Warszawa była stolicą, to kto był stolicą Polski? Przenosimy stolicę do Krakowa. Tak. Nie. Słuchaj, wczoraj słuchałem w telewizji, wczoraj słyszałem w telewizji, że podobno chcą zrobić już za niedługo, że Warszawa będzie osobnym województwem. Będzie Warszawa jako województwo i Mazowieckie jako województwo. Jesteście za? Nie. Nie. Druga sprawa, Mistrzostwa Świata w Pekinie, kto ogląda mecze rękę do góry? Jak ta Polsce idzie? I prawdopodobnie mamy szansę na ćwierćfinał, tak? No, kto wam najbardziej się podoba w kadrze Polski? Ponitkowski. Ciebie Sokołowski, bo z Pruszkowa, tak? Ciebie Ponitka, tak? Ponitka i Slater. A Aaron Cel? Widzieliście, jakiego dzisiaj zrobił ten aliupa wsada? Tak, ale tak za bardzo to za... Czyli, nie ma tego celu. Czyli oglądacie w domu, nakręcają was te Mistrzostwa Świata. Dobrze. Super, nie? A teraz Warszawa, Polonia przegrała pierwszy mecz. Czas na... I to w derbach przegraliście, nie? Czas teraz na rewanż z ŁKS-em. Pierwszy raz ŁKS-em. Damy rady? I pomyślę, że za rok będziecie już znowu tacy wielcy jak oni. No pewnie. Patrz, jak niby rok różnicy, nie? 2,7, a 2,6. A patrz, jaka fizyczność, nie? W tym wieku najbardziej się zażywa i robi się gęsty. Ale szykujcie się, bo kadra wojewódzka, nie? W przyszłym roku was czeka. A wy jesteście jeszcze ten rocznik, który na U15 musi czekać. A Adama Latosia znacie? To pozdrawiamy Adama Latosia. 3-4. Pozdrawiamy! Adasia Latosia, dobry. Adam Latos to jest chłopca talentu. 55-51. No jednak obudziła się znowu kadra lubuskiego. Znowu winiarze zaczęli coś grać. Ziemia lubuska, miałem okazję tam służyć w Wojsku Krośnierzyńskim. Zresztą lubię ten region, lubię te drużyny, lubię tam jeździć. Do Żar, do Zielonej Góry, jeszcze w Gorzowie nie byłem. Może kiedyś odwiedzę to koszykarskie miasteczko. Jeszcze próbuję, nie udało się. Kępiński, ostatnie sekundy. 57-51. Szkoda, dwa dobre mecze Bytomia, ale dwie porażki. Tym samym zajmują trzecie miejsce. Po dobrych meczach będą grali dopiero o miejsca
9, 12. Tak jest skonstruowane tutaj. Tak to jest tutaj skonstruowane, że tutaj w kategorii U14, żeby zagrać w strefie medalowej, trzeba mieć pierwsze miejsce w grupie. A niestety Bytom przegrywa drugi mecz, zajmuje miejsce trzecie w grupie, a są tylko trzy drużyny na grupę i tym samym pozostało im granie o miejsca 9-12. U was jest inaczej troszeczkę, bo jest sześć drużyn, każdy z każdym, czyli każdy mecz jest bardzo ważny. Polonia Warszawa, sekcja koszykówki, MKS. A trenerka fajnie trenuje? Tak, tak. Nie zamieniliby się na nikogo innego? Nie. A grała w jakimś klubie? O, i tu was mam. Gdzie? No, wszędzie. A oglądacie mój kanał, najsłynniejszy kanał w Polsce, Zbyszek Fryna. 16 tysięcy filmików. Filmików i to z mistrzostw. Ja widzów, to w milionach się już liczy. 4. Ktoś mi teraz dosadził. 4. To jakby 4 moje siostry oglądały. Dobrze, no to już będę pomału kończył. 6 punktów przewagi Lubuskiego. To jest naprawdę dobry wynik dla Bytomia. To dobrze świadczy o tych chłopcach, bo grają przeciwko kadrze. To jest dobry wynik i nie ma się co martwić. Przyjechaliśmy tutaj się szkolić, a na wyniki przyjdzie czas. Prawda? Zbyszek Fryna. Ciężko do zapamiętania. Nie, właśnie wymyśliłem Fryna, bo tak to moja dzielnica się nazywa. Wracamy do gry. No i może Polonia Warszawa pokibicuje trochę dla Bytomia. Wszyscy razem na te ostatnie minuty. 3, 4. Bytom! 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 Oni wam będą też kibicować. Dziękujemy za doping. Zapraszamy do Bytomia na Śląsk. No co ja, 16 sekund, chyba już będę kończył ten filmik. Dzieci oglądają Mistrzostwa Świata, pasjonują się tym, a my dzisiaj się pasjonujemy tymi wynikami, a mecz z Argentyną w niedzielę zobaczycie w autokarze pewnie, nie? Na telefonach. A o której jest? O 14. I jeszcze raz, wszyscy razem. Bytom! 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 Ski! Ski! No widzicie, jak ja mam napisane, bo ja się tak nazywam. Bytom kibicuje Bytomiowi. A co mam tu na dole? A jak moje imię? Zbyszek Bytomski. No. A ludzie myśleli, że jestem Zbyszek Fryna, a to jest mój kanał na YouTube. Pomagamy mu brawami, żeby zdobył to wszyscy razem. No. Wszyscy. Nie, bawmy się fajnie. No. Dawaj, wszyscy razem. Wszyscy razem, no brawa mu. Pyk. Pamiętaj, że dobro się zwraca. Szybko na truja! Ej, 4 tylko punkty zabrakło dla Bytomia. Szkoda, wielka szkoda. Dobry mecz, dobre zawody, do usłyszenia.